Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Nie wiem czemu mnie tak znowu laduje porządnie. Nie pytajcie się mnie, dlaczego tak się dzieje. Pytajcie się softa. My tutaj już przejdziemy znowu do kolejnych misji tajemniczych zabójstw. Przedostatnie chyba, jak mnie znalazłem. Pewnie gdzieś są jeszcze ukryte takie misje. Tak przynajmniej myślę. Nie wiem, jak dalej będzie z tym wszystkim. Żeśmy wykonali ze dwie misje ostatnio. Jedna dotyczyła siostry zakonnej, która no, jak dla mnie na 100% musiała być winna, ale po prostu nie byłem jeszcze tak święcie przekonany. I po prostu jeszcze mieliśmy znaleźć trzy po prostu jakby fragmenty poezji pewnego pisarza. A teraz będziemy się zajmować poszukiwaniami winnego zabójstwa szanowanego profesora. Więc za jakieś 600 metrów się przekonamy, co ta misja ma nam dać do zrozumienia. Ale chyba raczej nam nic nie da do zrozumienia, tylko po prostu trzeba będzie odkryć, rozwikłać i znaleźć winowajcę. Nic więcej. Zobaczymy, jeżeli jeszcze zdążylibyśmy, to zawsze nas czeka jeszcze jedna misja. Tych, może nie tajemniczych, tylko paryskich opowieści. Ale ładnie jest to w plecy. Nie płakać, kurde. Tyłki wam ratuje. Wam jeszcze nie pasuje. Nie wiem kiedy serię skończymy, ale najprawdopodobniej przeczuwam, że to będzie styczeń. Jeszcze przed premierą gry Assassin's Creed Rogue. Więc to będzie pewne, że gdzieś właśnie koło tego się to może skończyć, przed premierą tego Assassina. Więc jak będzie dobrze, to zaczniemy. Ale raczej mi się nie znudzi taka gra. Zakładam, że fabuła będzie dość wciągająca. O, dobrze. Stuksiana, już myślałem, że go nie będzie i się zabije. Prędzej niż dotrę do niego. Co mnie podglądasz? Można uciekać. A raczej nie będą wiedzieli, o co chodzi. No odwalasz. Ja takich czasami nie rozumiem. O, ładnie skoczył. W sumie nie chciałem, albo myślałem, że to nie będzie góra, ale to jednak była góra. No cóż, obczajmy tą misję. Najprędzej. Jak nie będzie nic interesującego bardziej, to odpuścimy. Ale raczej te misje nas nie zanudzą zbyt szybko. Choć już bym chciał fabuły, naprawdę. Chciałbym już odkryć więcej tej historii Arno. Bo już jej chyba nie odkrywam od 2 tygodni. Spokojnie. 2, może nawet 3 bym powiedział. Właśnie się tak zastanawiam. Może nawet dłużej trwa takie błąkanie się bez fabuły. Dobra, dogonimy tego złodzieja. O! Myślę, że dogonimy. Akurat przed misją zabójstwa. Znaczy zabójstwa, misją tajemniczych zbrodni. Co ty, Arno? Odwalasz. Okej, dobra. A więc co tu się stało?
Jakiś dziedziniec z Włoch. Simon Marcel. Odłamek szkła. Dobra, ile mamy tropów? Trochę ich jest. Znowu. Księga. Znowu Biblia. Ej, nie, już było coś z tą Biblią. Nie, to już brzmi dość znajomo, ale to wątpię, żeby to było. Nie. Dają to polskie, aha. Aha. Tia. Ciekawe. A tu co? No, to dość poważnie brzmi z ust profesora. Okej. Tu jeszcze mam jakieś ślady krwi. Ha, gdzieś nas doprowadzą. Jeszcze mamy dwóch panów. He's quite particular, sir. I didn't mind. He'd even given me lessons last night. Professor Marcel was cold, but kind man at heart. Aha. Interesujące, naprawdę. I couldn't stand Professor Marcel. He was so strict. I'm sure his office mate, Professor Frisson, is happy he's dead. I know he is. I couldn't stand Professor Marcel. He was so strict. I'm sure his office mate, Professor Frisson, is happy he's dead. I know he is. Dobra, mamy teraz kilka lokacji. Tu jeszcze mam tych zabójców. O, coś odkryliśmy. Szkoła. Ciekawe. Zaraz, najpierw sprzątną będzie przestępstwo. Okej, dobra. No ciekawe szkoła. Teraz zobaczymy mniej więcej o co chodzi. Fellow member of the faculty, I'm devastated. As a friend, heartbroken. Professor Marcel and I roomed together for several years. We shared our offices. Of course, we had our differences, but I'm in complete shock. Dobra, tu mamy jeszcze kilka tropów. Could be Professor Marcel's experiment went wrong. Just look at that mess. Such a shame. He was a good man. Always made sure to clean up after himself. Not sure how he roomed upstairs with that filthy Professor Frisson. That man was raised in a barn. Could be Professor Marcel's experiment went wrong. Dobra, potem zobaczymy. O, stłuczona butelka. Dobra, rozbiła butelki. Aha. Plan zajęć. Jakoś mnie ta chemia nie interesuje w ogóle. Aha. A więc musiała być eksplozja. Dziwnie to wygląda. Ale jak tam pójdziemy, to odkryjemy pewnie kolejne lokacje. Więc to jest pewne. Dobra, dwie osoby. What? Devil that had learned the price of his blasphemous teachings. He and his students, denouncing our Lord and
questioning or nie podoba mi się ten ksiądz. Oj, musiał dużo chyba namieszać. Ale czekaj, na pewno bym musiał jeszcze potępić tego gnoja, który mi ucieka. A, raz się znowu. A będziemy. A ciekawe, jak mnie zauważył. Jestem tego cholernie ciekaw. Ciszej już. Not good. Gdzie ja wlazłem? Landry. Where are you, you murdering shitstain? Okej, już grzeczny. Ale nie, ja mam podejrzewać księdza, to no muszę skupować, zaryzykować. Póki, że dostanę mniej kasy. Ale i tak mi się to nie podoba. Zaraz sprawdzimy. Ale już zapytam tą osobę. No, czemu nie mogę? Aha, drugi trop. Nie mam innego tropu. To tell you the truth, I'd often hear Professor Marcel and Father Caraveau arguing in the street. I did notice the professor was working quite late on my walk home past the school. The candles from his office were lit. Gdzieś jeszcze? Ale mapę chcę odpalić, a nie. Gdzie to co robicie? A, w sypialni jeszcze nie byliśmy. He kneeled before the devil and learned the price of his blasphemous teachings. He and his students, denouncing our Lord and questioning our holiest truths. Oj, najpierw trzeba to zbadać, ale jesteś mi już podejrzany. Wiedz, że jesteś już mi podejrzany. Chyba ta sypialnia, czyli na górę. A więc trzeba będzie otworzyć tę sypialnię. Którą bez problemu otworzymy. Okej. No to badamy. Co trzeba, to badamy. Kluczyki. Gabinet. Świetnie. A tu coś jeszcze? Jakiś esej. O, ciekawe. Zobaczymy, co tu mamy. Coś jeszcze? W związku z tym? Jakaś, nie wiem, ostatnia lokacja, która ma, nie wiem, potwierdzić już, kto jest tym winowajcą? O, jest gabinet, dobrze. Czyli o tym gabinecie tyle było mowy. Dlaczego mi nie zaznaczono gabinetu? O, teraz poszło. Jest. Trzeba otworzyć ten gabinet. O! Tu mamy ostatnie sekrety. Aha. Skrawek papieru. Cóż to jest? Ale dziwne. Jakieś wyznanie. Aha. Okej. Dalej jest mi podejrzany ten...
ksiądz. Ale zobaczymy, zapytamy go jeszcze dokładnie. He and his students, denouncing our Lord and questioning our holiest truths. To tell you the truth, I'd often hear Professor Marcel and Father Carriveau arguing in the street. I did notice the professor was working quite late on my walk home past the school. The candles from his office were lit. May he kneel before the devil and learn the price of his blasphemous teachings. My son. While I admit I find some pleasure in Professor Marcel facing judgment in hell, I could never take the life of a fellow human being. Mm-hmm. Okay. Super. Dobra. I couldn't stand Professor Marcel. He was so strict. I'm sure his office mate, Professor Frisson, is happy he's dead. Professor Marcel was a bastard, but I would never murder him. Kurde, to który? Który to był w końcu? Could be Professor Marcel's experiment went wrong. Just look at that mess. Such a shame. He was a good man. Always made sure to clean up after himself. Not sure how he roomed upstairs with that filthy professor. As a fellow member of the faculty, I'm devastated. As a friend, heartbroken. Professor Marcel and I roomed together for several years. We shared our offices. Of course, we had our differences, but I'm in complete shock. I'm shocked. He was quite meticulous, but I didn't mind. He'd even give me lessons last night. Professor Marcel was cold, but kind man at heart. Tak to w końcu mógł za tym stać. Tak już ostatecznie, że mógł być pewny, że już nie będzie go fałszywie oskarżał. Taki ksiądz jeden z tych uczniów, który nawalał. As a fellow member of the faculty, I'm devastated. Jeszcze raz się zapytam tego obok księdza, którego nie chciano oskarżyłem go. Mogę tego nie robić. To tell you the truth, I'd often hear Professor Marcel and... Dobra, jednak trzeba będzie poczytać. Ale ja mam co innego, a ja nie chcę tego. To było chyba inne. Kurde. Carriveau arguing in the street. I did notice the professor was working quite late on my walk home past the school. The candles from his office were lit. Dobra, gdzie ta misja? Bo chcę poczytać trochę. I was trying to help you. Why would I do it? Dobra, robię to w ciemno. Poważnie. Dobra, okej. No to Frisson, no. As a fellow member of the faculty, I'm devastated. The man was a coward who'd taken it upon himself to ruin my career. I'm glad he's gone. Kurde. Super. Cieszę się, żeś padł ofiarą losu. W końcu. Nie jestem w tym dobry.
Mam nadzieję, że kiedyś skończysz szybko te tajemnicze morderstwa, jak najprędzej, a nie kiedyś. Jak dla mnie, no to kurde, już za dużo. Years I've spent on my research wasted. All wasted. Zamknąłbyś się już w końcu. Aha. Okej. Okay. Jaka broń? Quite the experiment, wasn't it? Best not to mess with chemicals, I think. Pick a weapon. Now, seeing characters mixed up in this one, eh? That's what I expected. Aha. O czym to za broń? A to rusznica. Nieźle, nieźle. Taki shotgun trochę. A ta misja mi się nawet nie podobała. Daję jej dwa. Tak, bardzo ładnie oceniam. Okej. Okay, jeszcze bym jedną misję zrobił, ale do tego celu bym się tepnął. Bo nie chcę mi się tyle zadupcać, bo to jest potem też strata odcinka siostry Karmelitanki. Ale mam wrażenie, że te misje się chyba odblokowały, bo tej jeszcze nie widziałem, poważnie. Się tepniemy. Chociaż raz użyję tej szybkiej podróży, żeby jeszcze zrobić jedną misję przed zakończeniem odcinka. Robię znowu zapasówki. A jak wiecie, jak się zrobi zapasówki, to jest już dobrze. Aha, dobra. Jest wszystko... ...200 metrów. Odsuń się od nich. Zamknij się! Zamknij się, zamknij się. Dobrze. Już, już, grzecznie mi tam. No, czyli widzicie, zrobiła nam się... kolejna misja, czy ją znaleźliśmy. Więc no, będziemy mieli o jedną misję więcej. Kurde, przestań tak lagować. Ciszej, nie narzekaj, kobieto. Żyjesz jeszcze w rewolucji francuskiej. Ci mało. Okej, dobra, dotrzemy już. Już tutaj. Się muszę wspiąć, żebym się dostał po tę misję. Siostry Karmelitanki. Zobaczymy, co to za jedne. Doskoczysz tam. Możesz się teraz podleczyć. The National Guard is escorting an order of nuns, but the crowd is about to attack. They don't stand a chance. Okej, bronimy tych zakonnic. Tak, powtarzam pozycję, którą zawalił. Jakbyście mogli zauważyć. Znaczy, zrobiłem tam cięcie, powycinałem te momenty, kiedy naprawdę sfajlowałem to. Takie proste. A szło na to, że zawalił. Raz więcej, co zapomniałem. Jak się dziennie grało w Assassina, to się już zasłoniło. A. No cóż. I tego z góry też. Dobra, odstawić te pobitki. Oh,
chyba postradaliście zmysły. Czemu tak? Nie, strasznie. O, udało się. Dobra, wybić te ścięgno. Już, ale jeszcze jeden na chobiec. Widzieliście, jak on skoczył. Porąbany. Igit. I można już zakończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Tym razem zakonnicy przetrwały trudny okres. Czyli przeszły, nie wiem, z kilkaset metrów aż do tej kaplicy. No. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Jedność i będzie się dało to gdzieś to zrobić z kod wiary. Nie wiem, czemu mnie tak laguje. To zastanawia cały czas. Wszystko mam w miarę pogaszone, a to dalej laguje. Dobra, westniemy się jeszcze tylko na szczyt i się można pożyczyć. A już nawet ich nie będę zabijał. I się nie płaca. Tak się na szczyt postawę. Dobra, trzymajcie się, na razie, jedność. We're ready to fight.